Dzień dobry, dzieciaki. Witam was bardzo, 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 bardzo serdecznie na dzisiejszej szkółce. I chciałem wam powiedzieć, że jest o wyjątkowej osobie. Sami się przekonajcie. A tymczasem do zobaczenia. Cześć, dzieci. Dzisiaj chcemy wam wytłumaczyć, co to jest piramida żywieniowa. Wiecie, co to jest piramida? Ty wiesz, Samuel, co to jest piramida? Tak. Tak? Jak wygląda piramida? Tak, prawda? Jak taki trójkąt. To jest taka piramida, która pokazuje nam, co możemy dużo jeść, żeby być zdrowi, a co należy jeść w małych porcjach. Zobaczmy. Zanim zobaczymy, jak wygląda taka piramida żywieniowa, to powiedzcie nam, co wy lubicie najbardziej jeść. Ja na przykład lubię awokado. A ty, Samuelek? Co ty lubisz jeść? Mandarynki. Mandarynki? Pokaż, jak wygląda mandarynka. O tak, no, taka okrągła mandarynka, prawda? Tak. Mandarynki są bardzo zdrowe. Co i tak. O, to jest pomarańcz. I co jeszcze tam mamy? Drugi pomarańcz. I co jeszcze? Jak to się nazywa? Kiwi. Kiwi. Zobaczmy, gdzie są te owoce w naszej piramidzie żywieniowej i jak ona wygląda. I właśnie to jest piramida zdrowia. Widzicie? Pokarmy są podzielone w grupach. Te, które są na dolnej części piramidy, to możemy je jeść więcej. A te, które są na górnej części tej piramidy, to należy je spożywać tak bardzo, bardzo sporadycznie. Na przykład widzicie, że na samym dole są owoce i warzywa. To znaczy, że owoce i warzywa trzeba jeść je w dużych ilościach. To jest podstawa naszego codziennego żywienia. Trzeba tego jeść dużo. Teraz możecie sobie sprawdzić, w jakiej grupie jest wasz ulubiony pokarm i będziecie wiedzieć, czy możecie go często jeść, czy musicie tak sporadycznie. A teraz opowiem wam trochę o takie owoce, które nazywają się cytrusy. Cytrusy to są właśnie na przykład mandarynki, pomarańcze i kiwi. Cytrusy mają dużo, dużo witaminy C. O, dziękuję. I są bardzo dobre właśnie przy takiej pogodzie, jak mamy teraz, jakieś zimno, jakieś zima, są bardzo, bardzo zdrowe i chronią nas, żeby nie zachorować. Pamiętajcie, trzeba się bardzo zdrowo odżywiać, tak jak nam Pan Bóg pokazał w Biblii i jak nam pokazuje piramida żywieniowa. Aby być bardzo zdrowi i mądrzy, tak jak był Daniel! A jak myślicie, czy Jezus się cieszy, jak wykonujemy właściwe wybory? Tak! Tak, pewnie, że tak. Wiecie dlaczego? Jak wybieramy zdrowe pokarmy, zdrowe jedzenie, to nasz mózg jest zdrowy i wtedy możemy być bliżej Boga i podejmować właściwe decyzje. Więc zachęcam was, aby tak jak nasze cztery przyjaciółki z historii z tego tygodnia, żebyście wybierali właśnie zdrowe pokarmy, aby podejmować dobre decyzje dla Jezusa. Do widzenia! Do widzenia! Dzisiaj to ja was nauczę tekstu pamięciowego. Uwaga! Odrzucać zło, a wybierać dobro. Księga Izajasza 7:15. Odrzucać zło, a wybierać dobro.
Księga Izajasza 7:15. Pomódlmy się. Drogi kochany Boże, nasz kochany Tato, bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy się teraz do Ciebie modlić. Bardzo dziękujemy Ci za ten dzień, który Ty dla nas stworzyłeś i który wyznaczyłeś jako ten najlepszy. Bardzo dziękujemy Ci za cały ten tydzień, w którym cały czas przy nas byłeś i nas wspierałeś. Ojcze, chcielibyśmy Cię teraz szczególnie prosić, abyś pomógł nam mieć taką niesamowitą wiarę, jak miał Daniel i jego przyjaciele. Abyśmy potrafili mieć swoje zdanie, które jest Twoim zdaniem. Abyśmy umieli je głośno pokazywać, głośno o nim mówić. Aby każdy wiedział, Panie, że mamy swoje zasady. Także pomóż nam w kwestii zdrowia, abyśmy umieli odżywiać się tak, jak Ty byś tego od nas oczekiwał. Bardzo Cię o to prosimy i dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas robisz. W imieniu Twojego Syna, Jezusa. Amen. Cześć. Mam na imię Dawid i chciałbym podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami. Chciałbym zatrudnić kilku pracowników do mojej firmy. Może zastanawiacie się, jakich pracowników bym potrzebował. Chciałbym, żeby moi pracownicy przyszli, byli mądrzy, żeby myśleli przy pracy, którą wykonują, tak samo jak wszyscy pracownicy, których teraz mam. Chciałbym, żeby byli silni i zdrowi, żeby nie chorowali. Czy można to jakoś połączyć z Biblią? No właśnie można. Ponieważ w Biblii mamy pewną historię, gdzie jeden z bohaterów biblijnych był poddany takiej próbie. Był to Daniel. Daniel i jego przyjaciele byli zabrani do Babilonu. Dlaczego? Ponieważ król Nebukadnezar zaatakował Izrael i zabrał wszystkich takich najsilniejszych i najlepszych młodych chłopców do swojego pałacu w Babilonie. Po to, żeby się tam uczyli i później, żeby dla niego właśnie pracowali. Zastanawiacie się może, czy to było daleko, czy blisko, czy może mogli jechać do rodziców? No, niestety, byli z daleko od swoich rodzin i byli po prostu w zupełnie innym kraju. Pewnego dnia, kiedy już właśnie dotarli na miejsce do Babilonu, zostali zaproszeni na ucztę do króla. Kiedy przyszli na miejsce, okazało się, że całe jedzenie jest no nie za dobre do jedzenia. Wyglądało pięknie, ale nie było to jedzenie takie, jakie podoba się Panu Bogu. Daniel i jego przyjaciele nie chcieli jeść tego jedzenia, które było na tych stołach u króla. Dlatego Daniel zapytał się takiego szefa, kierownika wszystkich sług, którzy byli w tym pałacu, czy może mogliby tego nie jeść. Ten kierownik się tak się przestraszył trochę. A co jeśli ci chłopcy, właśnie Daniel i jego przyjaciele, będą wyglądać gorzej, będą słabsi niż pozostali chłopcy, którzy byli w pałacu, i przez to jakby okaże się, że źle wykonywał swoją pracę. Wtedy król by go ukarał. Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi modlili się w tej sprawie i poszli do swojego opiekuna i zaproponowali mu taką 10-dniową próbę, żeby przez 10 dni ich opiekun, który się nimi opiekował w zamku, dawał im do jedzenia owoce, warzywa, orzechy i nasiona. I później,
po tych 10 dniach, a jeszcze jedna ważna rzecz, zamiast wina do picia mieli dostawać wodę. I po tych 10 dniach okaże się, jak ta dieta, taka Boża dieta, jak wpływała na ich zdrowie. Po 10 dniach okazało się, że wyglądają nawet lepiej niż ci chłopcy, którzy jedli ze stołu króla i czują się bardzo dobrze. Dzięki temu, że tak przeszli tą próbę 10-dniową, ich opiekun pozwolił im przez następne lata w ten sposób właśnie jeść. Kiedy minęły 3 lata nauki w szkole w Babilonie, okazało się, że Daniel i jego przyjaciele byli mądrzejsi niż wszyscy pozostali chłopcy, którzy uczyli się w tej szkole. Pan Bóg im tak błogosławił przez ten cały czas, że okazało się, że byli jeszcze lepsi, jeszcze mądrzejsi niż pozostali chłopcy w tej szkole. Polecam Wam, żebyście Wy również stosowali dietę taką, jaka podoba się Panu Bogu. Chciałbym Wam polecić, żebyście i Wy byli jak Daniel. Historia na dzisiaj pochodzi ze Starego Testamentu, z księgi proroka Daniela. Znajduje się ona właśnie tutaj, w pierwszym rozdziale tej księgi. Posłuchajcie, jeżeli możecie, otwórzcie swoje Biblię i czytajcie razem ze mną. W 3 roku panowania Jojakima, króla judzkiego, przybył Nebukadnesar, król babiloński, pod Jerozolimę i ją oblegał. Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, i umieścił te naczynia w skarbcu swego Boga. Następnie król polecił Aszfenazowi, przełożonemu swojej służby dworskiej, sprowadzić młodych Izraelitów z królewskiego rodu i ze znamienitych rodzin, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę, pojętnych i zdatnych do służby w królewskim pałacu, aby nauczyć ich pisma języka chaldejskiego. Król przydzielił im codziennie wyżywienie z potraw królewskich i wina, które sam pijał. Mieli być kształceni przez 3 lata, by po ich upływie podjąć służbę u króla. Spośród Judejczyków znaleźli się wśród nich Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony służby dworskiej nadał następujące imiona: Danielowi Belteszezar, Hananiaszowi Szadrach, Miszaelowi Meszach i Azariaszowi Abednego. Daniel jednak postanowił nie kalać się spożywaniem potraw królewskich ani wina, które pijał król. Poprosił więc przełożonego służby dworskiej, aby nie musiał się kalać. Bóg zjednał Danielowi przychylność i życzliwość przełożonego służby dworskiej. Powiedział on do Daniela: boję się mojego pana, króla, który wyznaczył wam pożywienie i napoje. Jeśli zobaczy wasze twarze chudsze niż młodzieńców w waszym wieku, wówczas narazicie mnie na niebezpieczeństwo ze strony króla. Wtedy Daniel powiedział do nadzorcy, którego przełożony służby dworskiej ustanowił nad Danielem oraz nad Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem: poddaj proszę twoje sługi 10-dniowej próbie. Niech nam podają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Potem zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący królewskie potrawy.
Następnie postąpisz ze swoimi sługami według tego, co będziesz widział. Zgodził się więc na ich prośby i poddał ich 10-dniowej próbie. Po upływie 10 dni okazało się, że ich wygląd był lepszy, ciało zaś tęższe niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Wtedy nadzorca odstawiał przeznaczone dla nich potrawy i wino, które mieli pić, a podawał im jarzyny. Bóg zaś obdarzył tych 4 młodzieńców umiejętnością zrozumienia wszelkiego pisma oraz mądrością. Ponadto Daniel rozeznawał widzenia i sny. Gdy upłynęły dni ustalone przez króla i nadszedł czas, by mu ich przedstawić, przełożony służby dworskiej przyprowadził ich do Nebukadnesara. Wówczas król rozmawiał z nimi, lecz nie znaleziono wśród nich nikogo równego Danielowi, Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc pełnić służbę u króla. Król radził się ich we wszystkich sprawach wymagających roztropności i wiedzy. Uznawał ich za 10-krotnie lepszych niż wszyscy wróżbici, tłumaczący sny w całym jego królestwie. Daniel przebywał na dworze aż do 1. roku panowania króla Cyrusa. Cześć, dzieciaki! Czas na zagadki. Pierwsze pytanie. Jakich potraw Daniel nie chciał jeść w przy królewskim stole? Zaznaczcie prawidłowe odpowiedzi. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Teraz na drugie pytanie. Pytanie drugie. Jakie potrawy Daniel chciał jeść w Babilonie? Czy wy też chcielibyście jeść takie potrawy? Mam nadzieję, że tak. I ostatnie pytanie. Jak wyglądali Daniel i jego przyjaciele po 10 dniach? Mam nadzieję, że wam się podobały te zagadki. Pa! Zaraz, zaraz! Co z moim pytaniem? Ups, zapomniałem, Filip. Ojejcu. Dzieci, zaznaczę na tym obrazku są same owoce. Brawo! Mam nadzieję, że wy wiedzieliście, że dynia i awokado oto są owoce. Pa, pa! Pamiętacie jeszcze tekst pamięciowy? Odrzucać zło, a wybierać dobro. Księga Izajasza 7:15. Będą wam potrzebne do pracy plastycznej. Zaczynamy od pomalowania naszej kukurydzy z folią bąbelkową na żółto. Można się pobrudzić, jak już mówiłem.
Moja kukurydza już jest gotowa. A u ciebie, Josiu? Bierzemy naszą kartkę. Składamy ją na pół. Ja już miałam składaną, ale chciałam udawać, że nie. Ja jeszcze sobie poprawię. Tutaj rysujemy. Co będzie z tej zielonej kartki, Kubuś? To będą liście kukurydzy. Możecie mieć mazaki, jakie chcecie. I farby też, jakie chcecie, byle były żółte. Mamo, daj mi nożyczki. Proszę? Nie te. Nie te? Te? Dobra. Zamykamy nasz mazak. No i teraz zaczynamy wycinać. Jest praca, która pomoże nam zapamiętać, co zrobił Daniel, kiedy wybierał jedzenie. Wybrał wieprzowinę? Jak myślicie? Nie, on wybrał zupę fasolową i wodę do picia. Jak wam się podoba? Pa! Dziękuję wam, że z nami byliście. Życzę wam wszystkiego dobrego i miłego dnia. Pa!